Cześć, rozmawiamy z Anią Kazimierczak, która w polskim oddziale Intela pracuje praktycznie od początku, no i chciałaby się z wami tutaj jakby podzielić pewnymi ciekawymi informacjami. Aniu, pierwsza rzecz, jak to się zaczęło, że zaczęłaś pracę w biurze polskim Intela? Witam serdecznie. Pracuję bardzo długo. Już byłam trzecią osobą w polskim Intelu i to zupełnie był przypadek, ale bardzo dobrze to wspomniałem. Sam fakt, że jestem tu już ponad 20 lat, świadczy o tym, że naprawdę atmosfera w Intelu jest super. No właśnie, ponad 20 lat w branży. Pytanie jest takie, jak to się stało, że kobieta jest na tak eksponowanym stanowisku w Intelu? I czy trudno jest być kobietą na takim stanowisku? Znaczy akurat... Jeśli chodzi o Intela, bo każdą firmę tworzą ludzie i to naprawdę zależy od tego, i ludzie są różni, mężczyźni, kobieci. Intel w ogóle bardzo wspiera różnorodność, więc to sam fakt, że jestem tak długo, to pozwoliło mi się tak rozwinąć, że dzisiaj odpowiadam za kawałek Europy, za dosyć duży kawałek Europy i odpowiadamy za sprzedaż do konsumentów, czyli to, co wszystko widzicie na sklepach, na półkach w sklepach, to praktycznie jest po części też naszą pracą. I dodatkowo w ogóle Intel wspiera, także jeżeli popatrzymy w warszawskim biurze chociażby, 25% załogi stanowią kobiety i atmosfera jest naprawdę fajna. A w Gdańsku, w naszym największym centrum R&D w Polsce, gdzie pracuje 2000 ludzi, bardzo chętnie przyjmujemy dziewczyny, także wszystkie dziewczyny, jeżeli lubicie technologię i chcecie robić to, co lubicie z pasją, zapraszamy do nas do Intela. No właśnie, 20 lat w biurze Intela. Na pewno przez te lata zdarzyły się jakieś ciekawe historie, ewentualnie, nie wiem, jakieś wpadki, gagi. Możesz nam coś powiedzieć? Jest pewnie takich wiele, o których nie chciałabym bardzo mówić. Natomiast pamiętam same początki. Ja, kiedy zaczynałam, to był 94 rok i wtedy Intel miał taką dosyć dużą wpadkę. Chodziło o Pentium Flow. To pamiętacie pierwsze Pentium 60 i 90 megaherców? Dzisiaj... Wiecie, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Pamiętam, że były trzy osoby, oczywiście dwie osoby były gdzieś w drodze z klientami, robiły szkolenia i tak dalej. Ja zostałam w biurze i rozdzwoniły się wtedy telefony, że coś jest nie tak. Ja mam taki procesor, co zrobić, chcę wymienić, chcę przyjechać do nas, wówczas mieliśmy biurę na Hankiewicza. Chcę przyjechać w Warszawie, więc chcę przyjechać na miejsce i chcę dostać od razu nowy procesor, więc to było takie dosyć niesamowite, że od razu taka duża była odpowiedź ludzi. Natomiast sam fakt, że Intel przyszedł i powiedział, nie ma problemu, ktokolwiek będzie chciał, wymieniamy. Także wszystko to po dwóch dniach burzy ochłonęło, ale było trochę stresu na samym początku. Czyli byłaś takim strażakiem, tak? Gasiłaś pożar. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy na Intel Extreme Masters. Powiedz mi, byłaś już wcześniej, jak ci się ta impreza podoba? Dla mnie to jest szósty raz, de facto Intel gości w Katowicach siódmy raz, szósty raz są finały. Katowice przez ten okres dwóch tygodni zamieniają się naprawdę w taką światową i naprawdę nie bójmy się tego powiedzieć, powinniśmy być z tego dumni, światową stolicę e-sportu. Jak posłuchacie, jakimi językami ludzie tutaj mówią na korytarzach, to posłuchacie i portugalskiego, i Hindusi tutaj są, naprawdę ludzie z całego świata, wszyscy przyjeżdżają, grają, a jak popatrzycie na te emocje, które są w spotku, to jest dla mnie niesamowite. Ja przyjeżdżam tutaj co rok czuję się oczywiście starsza i obserwuję to z perspektywy takiej mamy, ale i też co zauważyłam, to zmienia się też demografika tych ludzi, którzy oni tutaj przyjeżdżają. Oni są też coraz starsi, to coraz więcej młodzieży, oczywiście wyższej ode mnie. Emocje, które towarzyszą, no, niesamowita rzecz. Jeżeli ktoś dzisiaj, jestem sama matką trójki dzieci, jeżeli ktoś uważa, że granie i sport jest zły, nie, pomyślcie dwa razy. Naprawdę parę lat temu jeszcze też miałam pewne obawy, bo to oczywiście wszystko jest dobre, ale zależnie od ilości. Natomiast sposób, w jaki dzisiaj młodzież się relaksuje, jak się komunikuje ze sobą, jak się uczy grania w zespole, przegrywania, to właśnie wszystko tutaj można zobaczyć, wszystkie te emocje, te, które towarzyszą oglądaniu CS-a, czy PUBG, czy LOL-a. To jest, niczym się to praktycznie nie różni od tego, co przeżywają kibice oglądający Premiership, czy nawet, nie wiem, mistrzostwa siatkówki w Polsce. Także serdecznie zapraszam, jeśli ktoś tego dzisiaj nie widział, zapraszam, zobaczycie, zupełnie zmieni się swoje podejście do e-sportu. No, moje emocje też są takie gorące, jak to widzę, to, co tutaj się dzieje. A jeszcze jedno pytanie. Grasz w gry komputerowe? Ja sama nie gram, natomiast co lubię robić i coraz więcej, oglądam swoje dzieci. Mam trójkę, czyli dwójka gra w Fortnite'a, jedno na PC-cie, drugie na PlayStation i najstarszy gra w CS-a i w Rainbow'a. I jeżeli ja chcę być, znaczy, jeżeli ja chcę się z nimi umieć porozumieć, ja muszę wiedzieć, bo oni zupełnie innym językiem opowiadają. Ja się codziennie uczę nowych słówek.
Ja do dzisiaj nawet nie wiedziałam, co to znaczy fragi. Także oglądam, po prostu oglądam ich i to jest fascynujące, muszę powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To wszystko ze Spotka i z IEM-u tegorocznego. Cześć.